serca miłuję Ciebie. Nie przeszkadzają mi tajemnic zasłony. Kocham Cię, tak jak wybrani w niebie. Za dar tego, iż w tym świętym miejscu możemy celebrować Jego Paschę. I każdy z nas dzisiaj właśnie, kiedy uczestniczymy w przejściu ze śmierci do życia, jest piękny, dlatego że staliśmy się sanktuarium, w którym zamieszkuje sam Pan Bóg. Dlatego Panu Bogu nie będą dzięki za to miejsce, za to, że ta mila 18 jest tak szczególnie przez Jego obecność naznaczona. I to wszystko dokonuje się pod troskliwym i czułym wzrokiem naszej mamy, która z tego obrazu każdego z nas otacza swoją miłością i do serca przytula. Moi drodzy, rozradujmy się za ten dar, naprawdę wielki dar tego miejsca, który z Bożej opatrzności został powierzony nie komu innemu, ale Chrystusowcom, specjalistom od emigracji. Ale tego wszystkiego by przecież nie było, gdyby Pan Bóg nie natchnął wasze serca pragnieniem posiadania skrawku ojczyzny. I moi kochani, chcę w imieniu wspólnoty Chrystusowców tego kontynentu bardzo serdecznie wam podziękować, bo przecież przez te lata, sam tu byłem prawie 2 lata, moje pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej to z wami były. I tak żeśmy razem się cieszyli, i razem się smuciliśmy, jak niektórzy z nas, ale tak po Bożemu odchodzili do domu Ojca i paru księży, dwóch tak naprawdę, którzy posługiwali, trzech w tej wspólnocie już jest w niebie. Bardzo chcę wam gorąco podziękować kołu przyjaciół Chrystusowców, ale wam wszystkim na różnych możliwych poziomach i organizacjach i wspólnotach bardzo, bardzo gorąco.
Jesteście nam, Chrystusowcom, bardzo bliscy, dlatego że często tak jest, że pierwsze kroki to jakoś tak pod czułym okiem matki i naszej rozszerzonej rodziny się stawały. Więc jeszcze raz podziękowania serdeczne i ogromnie się cieszę, że Jego Ekscelencja ksiądz biskup jest razem z nami, też towarzyszył przecież tej drodze poprzez swoją posługę, a wie pewnie więcej ode mnie, bo on pamięta początki, a ja to tylko się skromnie, bo tak jest. Ale tej wspólnoty by przecież zabrakło coś, gdybym nie powiedział o moich współbraciach. I początek to, czy ktoś pamięta księdza Kanie? Ma rączka do góry. O ludzie, no to rzeczywiście wy wszystko wiecie, takim fundamentem jesteście, około którego ksiądz Kania, świętej pamięci, Wojciech już chodził wtedy, ale później kolejni kapłani. No i skończywszy na moich współbraciach tutaj, księdzu proboszczu, księdzu Tomku i księdzu Robercie. A ile tu wikariuszy się przewinęło, to już tylko Duch Święty wie, bo ja już bym się w tej ratubie pogubił. Księże proboszczu, bardzo gorąco dziękuję za Twoją posługę, bo ona też była naznaczona po tym sławetnym pożarze plebanii. Tam rękę swoją dokładać nie do pożaru, tylko do budowy. I później przecież teraz troska o dom prowincjalny. Zobaczcie, ile prowincjalów się przy Was wychowało, prawda? Więc bardzo gorąco dziękuję. No ale też przecież gdybym o siostrach nie wspomniał, to bym już na bankiecie nie mógł się pojawić. Bardzo gorąco chcę podziękować na ręce te podziękowania siostry Anny, delegatki i obecnym tutaj siostrom. Wczoraj był tak, przyszedłem się przywitać do zakrystii, z jedną się siostrą przywitałem, ale później już nie śmiałem się pytać drugiej, czy to z którą się witałem. Ja jeszcze nie rozpoznaję, no ale no i siostrze Barbarze, która tam o prowincjałów dbała, a później o parafię, bardzo serdecznie dziękuję. I Wam, i radom duszpasterskim, i finansowym, ale ci księża dogaduje, nie? Jak się dorwie do mikrofonu, to amen. Koniec. Bardzo gorąco dziękuję Wam wszystkim. Bez Boga, Jego błogosławieństwa i prowadzenia nie byłoby tak radosnego dzisiejszego dnia. Bez Jego obdarowania nie moglibyśmy się dzisiaj stanąć tu przed ołtarzem, aby świętować 35-lecie parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling-Heights. Dlatego z serca wyrywają się słowa z psalmu. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Drogi księże biskupie Stanisławie, podczas tej radosnej uroczystości szczególnie dziękujemy dobremu Bogu za Twą obecność wśród nas, za to, że zechciałeś w czasie tej Eucharystii wraz z nami dziękować Bogu za ogrom Jego łask, którymi naszą wspólnotę obdarowywał przez te wszystkie lata. Na ręce księdza prowincjała Pawła Błędowskiego składamy gorące podziękowania za posługę tak wielu kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego, którzy przez te wszystkie lata służyli nam, głosząc Słowo Boże, udzielając sakramentów. Dziękujemy każdemu z osobna, poczynając od pionierów księdza Władysława Gowina i księdza Wojciecha Kania, którzy rozpoczynając to Boże dzieło, mamy dziś nadzieję, z nami razem świętują i już w niebie. Na ręce siostry delegatki, matki generalnej sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii, siostry Anny Błaciak, chcemy wyrazić naszą wdzięczność za cichą i pokorną służbę tak wielu sióstr misjonarek w naszej wspólnocie. Za ich powołania i postawę, którymi przybliżają nam wartości chrześcijańskie. Niech Bóg stokrotnie wynagrodzi im za tę posługę. Drogi księże proboszcze, wraz z symbolicznym bukietem kwiatów dziękujemy za wszelką kapłańską wierność, za to, że jesteście dla nas czytelnym znakiem miłości Boga, że możemy to szczęście modlić, że mamy to szczęście modlić się w naszym języku, choć dzielą nas tysiące kilometrów od Polski, że nasze dzieci, choć tu urodzone, mogą się modlić w języku Jana Pawła II, Maksymiliana Świętego i Świętej Faustyny. Tu jest nasze centrum, serce naszego duchowego życia.
Dlatego pragniemy dziś dziękować Bożej Opatrzności za dar istnienia naszej parafii, za ludzi, których Pan Bóg posłużył się w początku budowania naszej wspólnoty parafialnej. Jest ich tak wielu, którym dzisiaj pragniemy powiedzieć z serca dziękujemy. Wielu z nich nie doczekało dzisiejszego jubileuszu. Z pewnością towarzyszą nam z nieba. Tak wielu parafian poprzez te lata oddało swoje serce i ręce, gotowe do pracy, nie oszczędzając sił dla dobra wspólnoty. Pragniemy również podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj odpowiedzialnie troszczą się o rozwój parafii, a jej dobro leży w ich sercach. Dziękujemy dzisiaj za tak wiele dobra, które staje się naszym udziałem. Za nowo ochrzczonych, tego pierwszego też, i łączonych do Kościoła, za dzieci i młodzież, za całe rodziny oraz starszych i samotnych. Jesteśmy jedną rodziną z naszym cierpieniem, która żyje pod opieką Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Niech ten jubileusz 35-lecia sprawi, abyśmy nieustannie wzrastali w miłości do Boga, Jego Matki i Kościoła. Szczęść Boże. Tak naprawdę głównymi bohaterami tego dzisiejszego spotkania jesteśmy my wszyscy tutaj, cała nasza parafia. Od tych dzieciaczków, poczynając tutaj z zespołu Mireczki, małych Dunajcan, dużych Dunajcan, przy ołtarzu nie wymówię kozic i capów też. I tych wszystkich harcerzy, rycerzy Kolumba, tych 20 grup działających w naszej parafii, nie jestem w stanie wymienić. Patrząc po ławkach, aż do ostatnich tam panów kolektorów, gdzieś w ostatniej ławce, to są grupy, które działają w naszej parafii. A jak się rozejrzymy jeszcze uważnie po sobie nawzajem, to dostrzeżemy pojedynczych ludzi, którzy nawet jeżeli nie zrzeszeni nigdzie, kupę swojego wysiłku, mnóstwo serca i czasu poświęcają na to, żeby to wszystko funkcjonowało. Naprawdę to wy jesteście bohaterami. To my tworzymy tę wspólnotę i sobie nawzajem trzeba dziękować za to, że tak jest, że właśnie tutaj możemy funkcjonować i tutaj być. To jest wielka łaska. Po to są takie, czy długie czasem może msza święte, żeby to sobie uświadomić, żeby dostrzec wyjątkowość siebie nawzajem, wyjątkowość tego spotkania, które Pan Bóg nam w naszym życiu zafundował. Dziękuję za to gorąco Panu Bogu. Prosimy, żebyśmy tych darów, które otrzymujemy tutaj w tej wspólnocie, w tym czasie, w tym miejscu nie zmarnowali. Dzięki nim, to przypominam, że serdecznie wspólnotowej formy. Niech więc Bóg ten katalog przyjmie przed stawiennictwo patronki Matki Bożej z Jasnej Góry. Niech młode pokolenie, które dzielnie przetrwało nawet przygłuchawą kazanie, niech się przyzwyczaja do odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. W każdej rodzinie świeci światło Ducha Świętego, aby dopatrzyła się w sobie wspaniałego daru, jaki cała Trójca Święta przekazała. Rodzina jest uposażona Trójcą Świętą, miłością i darem życia. Niech to wszystko wypełni błogosławieństwo, które będzie. Pan z wami i słowem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
objawi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.